Gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej przeprowadzone. 23 marca w remizie OSP w Krzywej o awans do kolejnego etapu walczyli uczniowie z terenu gminy Sędziszów Małopolski. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowało się w sumie 6 osób. Co roku młodzi pasjonaci szeroko rozumianego pożarnictwa i ratownictwa mierzą się między sobą i przede wszystkim z własną wiedzą po to, aby przekonać się, ile już potrafią. Tym razem gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej przeprowadzono w Krzywej. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, biorący w nim udział, musieli wykazać się rozległą wiedzą. Jest to konkurs ogólnopolski, w związku z czym ten zakres wiedzy nie zależy od samego zarządu gminnego. Niemniej jednak w zaproszeniach do konkursu rozesłali materiały oraz możliwość skorzystania również z testów online, które powinny przygotować uczestników do tego zakresu wiedzy. Na teście tym pisemnym to przede wszystkim przepisy zarówno z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ale widzieliśmy też, parę pytań podglądałem, są również bardzo specjalistyczne pytania już na przykład z ochrony obiektów budowlanych, odległości, pewne parametry, także dość szczegółowa wiedza również z zakresu nawet chemii. Każdy uczestnik marzy o tym, aby zakwalifikować się do finału konkursu. Aby tego dokonać, musi przejść po drodze kilka etapów. Eliminacje środowiskowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie. Eliminacje gminne w Krzywej przebiegały w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza grupa, klasy szkół podstawowych od 1 do 6 i tutaj mieliśmy 20 uczestników oraz grupa druga, była to 7 klasa szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalna. W tej grupie uczestniczyło 15 osób. Eliminacje gminne podzielone były na dwie części, pisemną i ustną. Na pewno były trudne, nie było to, bo akurat byłam w tej drugiej grupie wiekowej i w pierwszej na pewno było łatwiej. Te pytania były łatwiejsze, w drugiej no nie były już takie łatwe, ale też były te ostatnie, na przykład tak zwane trochę z medycyną. Przede wszystkim pierwsza pomoc, jakie gaśnice istnieją, jakich się używa do jakich pożarów, jakie są grupy pożarowe i takiego typu pytania właśnie były. Były naprawdę na bardzo wysokim poziomie, były trudne. Było między innymi jedno takie pytanie, pod jakim hasłem się to organizuje. Zawód strażaka pasjonuje i budzi podziw. Uczestnicy turnieju doceniają pracę i poświęcenie tych, którzy zawsze są gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Jeśli są na przykład sytuacje, w których jest zagrożenie życia, no to bardzo są potrzebni i można i liczyć na ich pomoc. Okazuje się, że pasję prawie zawsze wynosi się z domu. Tak jest również w przypadku uczestników turnieju pożarniczego. Mam połowę rodziny strażaków. Dziadek strażak, tata strażak i wujek strażak. No. Co jest takiego ciekawego w pożarnictwie? No, w pożarnictwie jest ciekawe to, że na przykład strażacy ratują ludzi. Eliminacjom gminnym towarzyszył pokaz sprzętu strażackiego przygotowany przez ochotników z Krzywej. Do etapu powiatowego w grupie klas 4-6 zakwalifikowali się Jakub Świerat, Michał Mielniczuk i Natalia Kiebała. W kategorii klas 7 i gimnazjalnych Zuzanna Majka, Karolina Bryk i Dawid Szurowski.